say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from wszystkich. Witamy się z Wami bardzo, bardzo serdecznie po dość długiej jak dla nas przerwie, dlatego że staraliśmy się, aby vlogi dla Was pojawiały się codziennie i pewnego dnia jakby przerwaliśmy to, nie powiedzieliśmy Wam dlaczego, co się stało, jakby zapadliśmy się pod ziemię. Zaraz wszystko Wam wyjaśnimy. Jak widzicie już po tytule, nie będzie to łatwy temat, będzie to dla nas bardzo trudny temat i dopiero teraz czujemy się na siłach, aby ten film nagrać. Ja pewnie będę mówiła w tym filmie więcej, tak mi się wydaje, bo... No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast stwierdziliśmy, że już jesteśmy gotowi, aby Wam wszystko opowiedzieć i powiedzieć Wam przede wszystkim, dlaczego nas nie było i dlaczego u nas jest teraz ciężko. Tak jak widzicie już po tytule, będzie to najcięższy vlog, jaki kiedykolwiek nagrywaliśmy, najsmutniejszy vlog i no mam nadzieję, że damy radę. Więc moi drodzy, ja odzywałam się do Was kilka dni temu na Instagramie. Ci, co śledzą nas na Instagramie, to wiedzą. Odezwałam się i powiedziałam Wam tylko tyle, że mamy żałobę, że mamy bardzo ciężki okres w życiu i kiedy będziemy gotowi, to wrócimy do vlogowania i powiemy Wam, co się stało. Także też nas nie było na Instagramie, nie było nas tutaj. No nie wiem, wiecie, jak są emocje, to też ciężko jest jakby skleić jakieś zdanie. No tak, tak. No spotkała nas ogromna tragedia. Ostatni vlog pojawił się w czwartek, był nagrywany w środę. Dzisiaj jest czwartek, czyli dokładnie tydzień temu. Wy go zobaczycie w piątek, czyli jutro, czyli widzicie go teraz o 7:30, my go nagrywamy w czwartek. Zmarła moja teściowa, zmarła mama Krzyśka, czyli niestety. Najbliższa nam osoba, więc możecie sobie wyobrazić, co przez ten czas przeżywaliśmy i jak się czuliśmy. Nie byliśmy nawet w stanie po prostu nagrać czegokolwiek. Więc kilka dni temu wróciliśmy z Rzeszowa. Tak, tak, tak. Było bardzo ciężko. Moja mama przegrała walkę z rakiem. No my wiedzieliśmy o tym już jakiś czas temu, że moja mama ma raka. No już jak się dowiedzieliśmy, to nie byliśmy jakoś, nie wiem jak to powiedzieć. Było nam po prostu ciężko. Dowiedzieliśmy się tak jakby z dnia na dzień, że teściowa ma nowotwór, a mało tego jeszcze z przerzutami, więc wiedzieliśmy, że jest ciężko i że przyjdzie ten moment. Natomiast wiecie, taki moment nigdy... Przychodzi zawsze znienacka w takich, wiecie, sytuacjach życia codziennego, po prostu jak grom z tego nieba uderza nas i czasem wydaje nam się, że to nas nie dotyczy, tak, że, właśnie, że dotyczy to innych osób, nie naszej rodziny, nie nas, no niestety. Także zawsze tutaj to stwierdzenie, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, tak, pamiętajcie to jest o tym. Prawda. No i tak naprawdę, no tak się wydaje, że nas nie dotyczy, ale tak naprawdę to nas dotyczy wszystkich. Więc tak jak Paula mówi tutaj, śpieszcie się naprawdę. No i co?
wszystko działo się bardzo szybko. Dokładnie. Wyjechaliśmy do Rzeszowa, spędzaliśmy dużo czasu z najbliższą rodziną. Odłączyliśmy się całkowicie od wszystkiego. Też wiecie, ten czas żałoby, pogrzeb, trzeba było wszystko wytłumaczyć dzieciom, więc to też nie jest łatwe. No dla wszystkich było trudno, tak? Też dla naszych dzieci, dla naszej rodziny. Dla mojego taty, który jest tutaj z nami, tak, obecnie tata u nas jest. Czas. Niedługo już będzie wracał do Londynu, natomiast jesteśmy teraz wszyscy razem i tak jak mówię, staraliśmy się jakoś na spokojnie, o ile się da, to wszystko przetrwać w świecie, wszyscy razem, wspólnymi siłami. Także no i to, że wiedzieliśmy, tak jakby wcześniej, o chorobie, też dało nam tak jakby tą szansę, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać. No i co? I trzeba żyć dalej. Jeszcze do tego doszło to wszystko, co teraz dzieje się na świecie. W ogóle. Też taki okres nieciężki, bo tutaj no pewnie, przeżywaliśmy tak, oczywiście. Pogrzeb, żałobę, stratę mojej teściowej, mamy, babci, a tutaj jeszcze ta sytuacja, która ma miejsce na świecie. Masakra. I słuchajcie, też powiedziałam wam wtedy kilka słów na Instagramie, też mi było ciężko i też ciężko mi jest, wiecie, to będzie taki vlog, pogadanka, natomiast wiecie, nic tutaj się specjalnego nie wydarzy, tak postanowiliśmy, natomiast od jutra wracamy już do normalnego vlogowania. Pewnie, my tego potrzebujemy, wiem, że wy też czekacie, pora się zebrać w sobie, żyć normalnie i to tym samo... Tym bardziej, że przez tą sytuację na Ukrainie też myślę, że nasze vlogi gdzieś tam zawsze są jakąś odskocznią dla niektórych, wiemy to, bo do nas piszecie. Bardzo dużo wiadomości od was dostaliśmy. Mamy dużo właśnie wiadomości, oczywiście czytamy te wiadomości, dziękujemy za kondolencje. Naprawdę, bo tyle tego do nas napłynęło, że tak. Ostatnio czytaliśmy, nie na wszystkie wiadomości odpisaliśmy, ale to ile od was ciepła dostaliśmy w tym okresie, no to naprawdę. Dziękujemy wam z całego serca, że mamy was tam po drugiej stronie, że nas wspieracie, że jesteście z nami, że można na was liczyć, że rozumiecie. I bardzo wiele z was napisało, że tęsknicie za naszym życiem codziennym, za naszą rodziną. I też w szczególności dla was stwierdziliśmy, że też nawet przez tą sytuację, która jest teraz na Ukrainie, każdy przeżywa to inaczej, każdy to przeżywa na swój sposób. Nie oceniajmy ludzi. Nie kłóćmy się, bo to nie jest odpowiedni czas. My stwierdziliśmy, że będziemy dawać wam dalej nasze codzienne vlogi, taką odskocznię, spokój, rozrywkę, ciepło takiego naszego domowego ogniska, bo wiem, że tego po prostu potrzebujecie. Ja też wczoraj z Krzyśkiem myślałam, jak te vlogi teraz mają wyglądać, natomiast po tej masie wiadomości od was, którą dostaliśmy, piszecie, że tęsknicie i chcecie, żeby były codzienne vlogi, takie jak przedtem, bo po prostu chcecie też jakby oczyścić troszkę głowę, odskoczyć od tych złych wiadomości. Natomiast tak jak mówię, nie oceniajcie też twórców, bo teraz jest straszna nagonka na youtuberów, na wszystkich twórców, że są kampanie, że są współprace. Ja sama wrzuciłam wam filmik przy współpracy z perfumami, który nagrywałam już jakiś czas temu. No słuchajcie, musimy normalnie żyć. Musimy normalnie żyć, musimy wyjść z dziećmi do kina, musimy wyjść z dziećmi na lody. Tak jak pracują fryzjerki, kierowcy, sklepy, tak samo my, youtuberzy, musimy płacić rachunki. Musimy utrzymać rodzinę, więc jakby trochę ludzi wymaga od twórców tego, że my mamy po prostu zaprzestać nagrywać. Nie no, nie ma się co tak jakby dawać też... Są różnego rodzaju zbiórki, my też pomagamy, Białystok prężnie działa, też jesteśmy bardzo dumni tutaj z Białegostoku, jeżeli jesteście z okolic, macie jakieś rzeczy, które chcecie oddać, są robione zbiórki, my też pomagamy, pamiętajcie, że nie zawsze się o tym mówi, nie zawsze się z tym afiszuje, tak jak mówię, każdy podchodzi do tego inaczej. Tak, nie ze wszystkim i trzeba się dokładnie afiszować. Tak, więc... Więc wracamy, od jutra staramy się już nagrywać normalnie. Ostatnio piekliśmy chlebek, ale to już w jutrzejszym vlogu pewnie też wrzucimy wam do niego kilka przebitek. Jutro tak, też wyszedł bardzo dobry, prawda? Bardzo dobry chlebek. Piekliśmy chlebek. Ale to już jutro. Ale to już jutro, także tak jak mówię, jest nam ciężko, jest nam źle, ale tak jak powiedziałam wam, kiedy będziemy już na tyle silni, chociaż wiadomo, nigdy na pewno nie wróci to wszystko do normalności. Wiecie jak jest. Ale stwierdziliśmy, że jak będziemy już na tyle silni i będziemy chcieli wrócić, to wrócimy do was i wrócimy już do takiego normalnego, o ile można powiedzieć, normalnego życia, tak? No prawda? Tak. Także kochani,
To jest powód naszego zniknięcia. Bardzo ciężki, bardzo trudny, bardzo smutny. Ale już powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy płakać. No nie, ja też tutaj ciężko mi się o tym mówi, nie chcę tak jakby za dużo mówić i do tego może za dużo wracać. Ja sobie wszystko w głowie poukładałem i trzeba żyć dalej. Trzeba żyć dalej i niedługo pojawimy się na kanale. Na kanale. Więc czekajcie na film i będziemy dawać znać. I będziemy dalej z Wami. Będziemy się do Was uśmiechać, przesyłać Wam energię i pokazywać Wam nasze zwykłe, normalne, rodzinne, codzienne życie. Tak jest. Także kochani, myślę, że to by było na tyle, bo będziemy zaraz tu się znowu rozklejać, a nie chcemy już tego. No także ściskamy Was cieplutko, dziękujemy za wszystkie kondolencje, bo tak jak mówiłam, odzywaliśmy się na Instagramie, żeby Wam powiedzieć, że po prostu potrzebujemy czasu. Więc dziękujemy Wam naprawdę, że jesteście z nami. Dbajcie o siebie, szanujcie siebie, no i kochajcie siebie, tak? Dokładnie. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Także ściskamy Was cieplutko, widzimy się już jutro. Pozdrawiamy. O 7:30. I do zobaczenia. No, do zobaczenia, kochani. Buziaczki. Pa!